Wyzwanie bardzo sympatyczne. To jest drugi co do wielkości żaglowiec, jaki tutaj zawitał do Szczecina po Siedowie. Na Siedowie już byłem, na Darze byłem już parokrotnie. Teraz czas na Krusensteina. Muszę powiedzieć, że jest to najtrudniejsze wejście, jakiego dokonałem do tej pory. Dość skomplikowane są przejścia, szczególnie tam u góry. Wymaga to trochę zwinności. No tutaj kolega dzielnie mi towarzyszył i instruował, jak... Barsza jest pasywa, gospodin kapitan. Wejście naprawdę najtrudniejsze, dużo łatwiej na Siedowa, dużo łatwiej na Darze. Tutaj rzeczywiście wymaga to dużego wysiłku. Jak wygląda Szczecin z tej wysokości? No doskonale, doskonale, trzeba przyznać, że wrażenie jest imponujące. Widać wszystkie żaglowce, piękna pogoda, ludzi chodzących tutaj po nabrzeżach, także naprawdę sympatycznie i warto tu przyjść i warto spiąć się na reję. Także zdobyłem już wszystkie trzy, mogę przechodzić na emeryturę.